I dopiero pod samym Sandomierzem te skały kambryjskie sprzed pół miliarda lat wypiętrzają się na powierzchnię. Woda Wisły podmyła te skały. Płynęła to Wisła dawniej takim szerokim zakolem. No i podmyła te skały, one są kruche. No i pozbawione podstawy kruszyły się, łamały, spadały w dół, zsuwały się w dół i tworzyły takie wielkie osuwiska drobnego gruzu. Ponieważ mają kolor taki zielonkawo, brązowawo, szary, to z daleka wyglądało to jak góry usypane z pieprzu. No i stąd rzekomo wzięła się nazwa Góry Pieprzowe. Te Góry Pieprzowe, no ale inna wersja głosi, nieoficjalna, że to od niedzielnych wycieczek mieszkańców miasta sama nazwa powstała. Natomiast skały mają pół miliarda lat. Pół miliarda. Miałem kiedyś turystę, był ze mną wcześniej na wycieczce w Sandomierzu i kiedy powiedziałem, one mają pół miliarda lat, on mówi, 10 lat temu mówiłeś pan to samo. Thank you.
przyjechała jednak w maju.